Taran, 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 taran. Wpadł Keterek na spacerek. Cześć, witajcie. Wpadł Keterek na spacerek, więc pora go omówić. Dziś troszeczkę porozmawiamy o skrzyni na kołach z serii Pro. Tu macie taką ładną etykietę. Tak się prezentuje. Zobaczcie. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla wszystkich, tak szczerze mówiąc, czy to jest majsterkowi, czy to jest domowi, czy to jest montażysta, pracownik. Naprawdę, można tego rodzaju skrzyń naprawdę w różny, fajny, ciekawy sposób używać i zagospodarować. Tu mamy skrzynię typu fajna, duża skrzynia na kołach oraz od góry dodatkowe organizery. Co to oznacza? Że możemy tutaj nie tylko załadować duże gabaryty, ale również i akcesoria oraz drobnice do tych dużych gabarytów, więc to jest naprawdę duży plus. Skrzynia fajna, zamykana na kłódkę od góry. Tutaj mamy takie specjalne mocowanie zamykane na kłódkę. Mamy tutaj wysuwaną rączkę, która się chowa w obrysie skrzyni i tutaj mamy rączkę ogumowaną, co nam daje zasuwanie, czekajcie, obrócę, co nam daje zasuwanie z tą skrzynią gdzie chcemy, więc naprawdę ok. Kółka nie za duże, nie za małe, ogumowane, więc tutaj jakość pracy, transportu jest naprawdę ok. Jak widzicie, budowę też ma całkiem ciekawą. Jest to taki fajny klocek, dość lekki, gdzie naprawdę wszystko fajnie jest przemyślane. Od góry przeźrocze otwarte z kubełkami oraz przeźrocze zamknięte z przegrodą na pół, czyli dzielone na pół, oraz kilka fajnych takich elementów dodatkowych, gdzie mamy otwory na bity, jakieś mniejsze nieforemne kieszonki i tym podobne. A w środku po otwarciu mamy głęboką, dużą przestrzeń, więc tutaj również jest spoko. Zamknięcie i otwarcie jest dość ciekawe, co naprawdę bardzo fajnie tutaj wszystko pracuje. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, może sobie troszeczkę zwymiarujemy, żebyście wiedzieli co i jak. Długość całkowita 62, szerokość 37, wysokość 41,5. Są to wymiary plus minus z zewnątrz. Jeżeli chodzi o wymiary wewnątrz, za chwilę przejdziemy do tego. Co jeszcze mogę wspomnieć, że tą skrzynię możemy śmiało chwytać z dwóch stron. Z jednej strony mamy tą chowaną rączkę na teleskopie, a z drugiej strony mam dedykowane miejsce, więc możemy nawet fajnie to wrzucać na samochód, na busa i tak dalej, i tak dalej. Fajne jest otwarcie, po naciśnięciu samo się rozsuwa, tyk, widzieliście, z automatu mamy rozsunięcie i wystarczy to tylko teraz rozepchnąć. Tutaj mamy na po prostu metalowych prowadnicach, jak na Ketera przystało, więc tutaj wszystko fajnie sobie pracuje. Wymiary wewnątrz nie będą idealne, ponieważ tutaj mamy skrzynię dość nieforemną, więc ja powiem Wam takie zbliżone, najważniejsze wymiary, jakie moim zdaniem warto powiedzieć. Szerokość 31, długość 52, po skosie nawet 59 wejdzie bez żadnego problemu. A jeżeli chodzi o głębokość, to jest jakieś 29,5 cm. Myślę, że nawet 30 by weszło bez problemu. I tyle. Krótko i na temat. Mamy tu nad kole. Jest troszeczkę nieforemne i nic na to nie poradzimy. Z drugiej strony mamy przeźrocze. Przeźrocze jest bardzo fajnie skonstruowane i mamy kubełki. Mamy kubełeczki, dwa takie większe, które mają wymiar 19,5 na 7 i 8,5 w głębokości i cztery mniejsze, które mają wymiar 7 na 9,2 i tyle samo głębokości. Po wywaleniu mamy dużą przestrzeń, jeżeli chcemy, która ma wymiary.
też nie do końca foremne, ponieważ tutaj mamy specjalne wgłębienia, gdzie stabilizuje nasze kubełka. Więc tutaj mamy 30,5 na jakieś 19,5, nawet 20 bym powiedział. Ma, no 20 plus minus. Co do wodoszczelności, tutaj nie mamy żadnej uszczelki, ale Keter przemyślał to. I tutaj mamy na przeźroczu jednym, drugim mamy tak zwane korytka, gdzie nasza woda jest odprowadzana na zewnątrz. Więc nawet jak od góry się leje, deszcz pada, to on po prostu wyjdzie tutaj sobie od strony zawiasów. Zawiasy tutaj są plastikowe, nie metalowe. Od razu podkreślam. Z drugiej strony mamy przeźrocze czarne, usztywnione i mamy w środku jedną przegrodę. Dość nietypowa ta przegroda, powiem Wam, że są detale w tej skrzyni takie, gdzie naprawdę bardzo duży szacun dla projektantów Ketera, ponieważ tutaj takie detale są naprawdę bardzo fajnie wykonane, co zobaczycie na przebitkach. I tutaj mamy przegrody 10,5, prawie 11, a z drugiej strony mamy nieforemną, ma 7,7, a długość całkowita to jest niecałe 31. Jeżeli chodzi o głębokość, to tak jak to jest to samo co z drugiej strony, 8,5 cm. Więc mamy tu również taki spoko temacik. Ogólnie skrzynia bardzo fajna, w dobrych bym powiedział pieniądzach, bardzo świetnie zaprojektowana, więc tutaj bardzo duży szacun dla producenta. Widać, że skrzynia była opracowywana dość spory czas, ponieważ naprawdę dużo detali jest takich naprawdę moim zdaniem fajnych. Już niedługo zobaczycie tą skrzynię w innym wydaniu, ponieważ mam kilka fajnych pomysłów na nią. Mam taką jeszcze jedną, która już jest wykorzystana w inne tematy, ale to Wam pokażę w przyszłości. I myślę, że to jest taki ciekawy temat dla właśnie osób, którzy będą chcieli właśnie w takiej jednej wielkiej skrzyni po prostu zagospodarować kilka tematów. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem skrzynia warta, czy nie warta i ogólnie co o takim rozwiązaniu sądzicie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!